Zauważyłem takie pewne zjawisko na trosach z pomidorami. Otóż pęknięcia przy samej łodydze. Takie nadłamane są te trosy. Nie wiem, w poprzednich latach tego w ogóle nie widziałem. Może nie zaobserwowałem. Otóż może być to przyczyną do tego, że będą mniejsze plony. Na pewno pomidory będą dużo mniejsze, a wiadomo, że im większe, tym lepsze pieniążki za to. I soki dopływają tylko do samych początkowych trosów i tak jak widzę, to 90% trosów jest pękniętych. Tu widać. Im większe pomidory, tym to. Tutaj jest prawidłowy tros, czyli lekki łuk, nic, żadnego pęknięcia, soczki dochodzą i widać od razu tutaj, jakie pomidory są większe. Natomiast tu, u góry, już jest pęknięty. Prawdopodobnie pod wpływem ciężaru pomidorów, ewentualnie pod wpływem tego, że czegoś tu brakuje, jakiejś witaminki może, nie wiem, coś powinni dodawać do tego, do wody, albo taka odmiana. Ja nie wiem, będę musiał się kiedyś podpytać, to dam wam znać. No to jest, mi się wydaje, no nigdy tego nie było, nie pamiętam. Tutaj u góry jeszcze jest wszystko ok. W wysokich trosach, kiedy pomidory są mniejsze, im niżej, to tym bardziej połamane. No ciekawe. Jeszcze jak były te plasticzki zakładane wzmacniające, to wszystko ok, a już wyżej to już jest do niczego.